mówicie, jest naszym Bogiem, ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą, ale ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Oto słowo Pańskie. Przez te ostatnie 3 dni mówiliśmy o właściwym przeżywaniu sakramentu pokuty poprzez najpierw rachunek sumienia, czyli takie poznanie pełnej prawdy o naszym życiu, o naszej słabości. Następnie poprzez żal za grzechy, czyli pracę nad naszym sercem, otwieranie naszego serca na działanie Bożego Ducha, żebym ja w głębi mojego serca, w prawdzie, autentycznie zapłakał nad swoją słabością. Jest to najważniejszy element dobrej spowiedzi. Autentycznie w prawdzie zapłakać nad swoim grzechem. Trzecim bardzo istotnym elementem dobrej spowiedzi jest mocne postanowienie poprawy, czyli wyciągnięcie wniosków z tego, co mnie doprowadziło do grzechu, na przyszłość. Żeby zmienić moje życie, unikam tego i tego, albo walczę o to i o to. Dojrzała wiara jest wiarą roztropną i to mocne postanowienie poprawy to jest właśnie roztropne wyciąganie wniosków z naszych doświadczeń, z naszych słabości. Czwartym krokiem dobrej spowiedzi jest szczera spowiedź, czyli nazywanie grzechu tak, jak on wygląda, czyli postępowanie i jakby przedstawienie Panu Bogu prawdy o moim życiu bez jakiegokolwiek retuszu. I wreszcie po tym wyznaniu naszej słabości przychodzi moment, w którym w miejscu, gdzie uczyniliśmy zło, chcemy czynić dobro. I to jest zadośćuczynienie Panu Bogu. Panie Boże, grzesząc obraziłem Ciebie, wzgardziłem Tobą, więc teraz poprzez moją pokutę okazuję Ci miłość, ale także zadośćuczynienie bliźniemu. Skrzywdziłem Ciebie, Tobie chcę naprawić krzywdę. Skrzywdziłem kogoś, komu nie jestem w stanie naprawić krzywdy, więc w tej przestrzeni, gdzie dokonała się krzywda, chcę czynić wiele dobra. Ale moi drodzy, ta wielka łaska sakramentu pokuty, który wydobywa nas z podłej rzeczywistości, ale prawdziwej, do lepszego życia, to nie jest wszystko, co nam Pan Bóg daje. To jest dopiero pierwszy etap. Pan Bóg poprzez dobrą spowiedź dźwiga nas, żeby nas, zjadaczy chleba, w aniołów przemienić. Ale
to nie wszystko. Bo oto Pan Bóg daje nam jeszcze większy dar. I on za chwilę stanie się naszym udziałem. Komunia Święta. Dzisiaj mamy czwartek, dzień ustanowienia Eucharystii. Przepiękny układ rekolekcji akurat do naszych rozważań. Bo co się dzieje w Komunii Świętej? Oto w Komunii Świętej Bóg mówi: zobacz, poprzez dobrą spowiedź wyszedłeś na prostą, wyszedłeś ku lepszemu życiu. Ale ja wiem, że ty jesteś słaby. Dlatego ja chcę się stać źródłem twojej mocy. Dlatego ja sam przychodzę w Komunii Świętej do ciebie, abyś ty miał siłę postępować w dobrym. Abyś ty miał moc stawać się coraz szlachetniejszym. Oto ja, Bóg, jestem z tobą, żeby w tobie działać, żeby w tobie pomnażać to dobro, które wiesz, jak budować. I to jest, kochani, właśnie niezwykły dar. Bo Pan Bóg, zobaczcie, on nie tylko daje nam łaskę wyjścia ze zła. Pan Bóg mówi: ja cię nie opuszczę w drodze ku dobru. Jakże wielka miłość Boga. On staje się pokarmem, czyli źródłem siły. Po to, żebyśmy my nie ustali w drodze. Nasza świętość to nie jest nasza doskonałość. Nasza świętość to jest moc Boga, która nieustannie nas wypełnia. Można by porównać trochę to nasze uświęcanie do słodzenia herbaty. Jak się weźmie szklankę herbaty i wrzuci jeden kryształek cukru, będzie słodka? Nie. A później drugi, będzie słodka? Nie. Ale jeżeli tak wytrwale będziemy wsypywać do szklanki po kryształku, po kryształku, po kryształku, to w pewnym momencie odczujemy słodycz. W ten sposób Pan Bóg nas uświęca w Komunii Świętej. W ten sposób Pan Bóg nas uświęca poprzez dobrą spowiedź. Można by powiedzieć, nieustannie, kropla po kropli, wlewa w nas łaskę uświęcającą, abyśmy my stawali się pełni smaku Boga, coraz bardziej podobni do Niego. I to jest, moi drodzy, cała przygoda naszego uświęcania, naszej wiary. Oto ja, słaby człowiek, pozwalam Bogu działać we mnie rzeczy niezwykłe. Przepięknym przykładem działania Boga w człowieku jest tutaj na tym pierwszym banerze osoba Marty Robin. Mam tutaj także jej obrazek. Gdyby ktoś z was chciał, to tam przy wyjściu z kościoła, chyba jeszcze są, jest trochę obrazków Marty Robin. A jeżeli nie ma, to przepraszam, w zakrystii jeszcze kilka jest, zapraszam do zakrystii. Tam też przy wyjściu są takie informatory o domu rekolekcyjnym, w którym posługuję. Gdyby ktoś był zainteresowany, to też wychodząc po mszy świętej będzie można sobie wziąć.
Ale Marta Robin jest przykładem niezwykłej postaci, w której Bóg czyni rzeczy absolutnie niemożliwe. Jeżeli ktoś z was ją troszeczkę zna, to urodziła się w 1902, zmarła w 1981 roku. Ale zarówno jej życie, jak i jej śmierć były zaskoczeniem. Dlaczego? Dlatego, że kiedy miała 16 lat, zachorowała, to był 1918 rok, zachorowała i objawem choroby był potężny ból głowy do tego stopnia, że traciła przytomność. Później do tego bólu głowy doszedł postępujący paraliż najpierw nóg, później rąk, później wzroku, później przełyku. Kiedy nastąpił paraliż przełyku, lekarze, którzy ją badali, mówili: no cóż, tydzień, dwa i Marta umrze. Marta żyła i to ku zdumieniu wszystkich żyła przez ponad 52 lata. Nie była w stanie jeść ani pić. Przełyk nie funkcjonował. Ale w tym czasie Marta oczywiście modliła się i raz w tygodniu spowiadała się i przyjmowała Komunię Świętą. W jaki sposób mogła przyjąć Komunię Świętą, skoro nie była w stanie przełknąć? To właśnie pytanie ja sam postawiłem księdzu, który udzielał jej Komunii Świętej. To był ksiądz nieżyjący już dzisiaj, ksiądz Jacques Ravanel. Pytam go: ojcze, jak to było możliwe, że Marta przyjmowała Komunię Świętą? Przecież nie była w stanie przyjąć. A ten leciwy już kapłan, ale ogromnej przytomności umysłu, podniósł ramiona do góry, rozłożył ręce, mówi: nie wiem. Nie wiem jak. Ja zbliżyłem hostię do jej ust, a w pewnym momencie hostia jakby uciekła mi z palców. A kiedy popatrzyłem na Martę, to widziałem, że ona jest jakby pełna Boga. Ta komunia dokonywała się raz w tygodniu przez prawie 52 lata. W procesie beatyfikacyjnym Marty, bo taki proces niedawno się zakończył, Marta, papież Franciszek podpisał dekret o tak zwanej heroiczności cnót Marty Robin. Jest to ostatni etap przed jej ewentualnym ogłoszeniem błogosławioną. W procesie beatyfikacyjnym stawiano pytanie, jak to możliwe, że osoba, która nie je, nie pije, a w przedziwny sposób przyjmuje Komunię Świętą, żyje tak długo. Odpowiedź, którą byli w stanie znaleźć ci, którzy badali jej życie, była tylko jedna. Ona żyła życiem Boga. A Jezus, który w Komunii Świętej zostawił nam siebie prawdziwie w swoim ciele, w swojej krwi, mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ona, przyjmując Jezusa, przyjmowała życie. Żyła życiem Boga. W 1918 roku i później przez długi czas lekarze nie byli w stanie zdiagnozować, co Marcie jest. Dzisiaj na podstawie dokumentacji medycznej lekarze mówią, że prawdopodobnie było to zapalenie mózgu. Nierozpoznane, nieleczone. Kiedy Marta miała niespełna 30 lat, była osobą całkowicie sparaliżowaną.
I w tym momencie jej cierpienie fizyczne, jej kompletne takie jakby pozbawienie możliwości jakiegokolwiek działania jest podstawą do tego, że Marta przeżywa jeszcze coś. W pewnym momencie, będąc bardzo blisko Pana Boga, słyszy od Jezusa: Marto, czy chcesz być taka jak ja? I ona w swoim cierpieniu choroby dodatkowo przeżywa cierpienie konania Jezusa na krzyżu. Co tydzień cierpienie Jezusa umierającego jest jej doświadczeniem. Ktoś może powiedzieć: przerażające. Tak. Ale można by powiedzieć, że to, co w komunii się dokonuje, Bóg wchodzi w jej życie. Bóg obdarza ją swoim życiem. Ma swoją naturalną, logiczną konsekwencję. Bóg żyjący w jej ciele, Jezus Chrystus żyjący w jej ciele, umiera dla zbawienia. Moi drodzy, mówię o tym nie dlatego, żeby jakoś wzbudzać w was jakąś cudowność dla osoby Marty Robę. Nie. Mówię to z innego powodu. Oto ta sparaliżowana kobieta, która nie była w stanie zrobić jednego kroku, która nie była w stanie połknąć kropli wody ani okrucha chleba, w ciągu 50 lat swojego niewyobrażalnego cierpienia przyjmuje w swoim pokoju ponad 103 tysiące osób znanych z imienia i z nazwiska. Przyjmuje ich, spotyka się z nimi, rozmawia z nimi. I absolutna większość, ponad 90% tych ludzi mówi: spotkanie z tą kobietą radykalnie zmieniło moje życie. Bywały sytuacje jak taka, która dotyczyła studentów. Oczywiście, kiedy wiadomość o chorobie i nadzwyczajnych jakichś doświadczeniach dotyczących Marty rozchodzi się pośród ludzi w okolicy, to ludzie różnie podchodzą do tego. Między innymi kiedyś z Lyonu do Châteauneuf-de-Galore wybrała się trójka studentów, dwóch chłopaków i jedna dziewczyna. Byli akurat na jakiejś balandze w sobotę i w niedzielę rano po imprezie, lekko podchmieleni, podweseleni, wpadli na pomysł: chodźcie, pojedziemy do Châteauneuf, zrobimy sobie żarty z mistyczki. I pojechali po to, żeby udawać zagubionych i szukających rady, żeby sobie zażartować z Marty. Weszli do jej pokoju, przesiedzieli w jej pokoju około 15 minut, po czym wyszli i w drodze powrotnej 70 kilometrów do Lyonu nie zamienili między sobą ani słowa. Krótko po tym spotkaniu z Martą dziewczyna podjęła decyzję o wejściu do zakonu. Chłopcy krótko potem, jeden poszedł do zakonu, drugi do seminarium. I świadczą: spotkanie z tą kobietą, do której poszliśmy po to, żeby z niej zadrwić, radykalnie zmieniło nasze życie. Zobaczcie, mówię o Marcie Robę
nie po to, żebyśmy się fascynowali tym, że ona nie jadła i żyła tylko komunią świętą. Nie. Istotną rzeczą jest to, że ona, przyjmując Boga, przepraszam za słowo, świeciła Bogiem. I nawet ci przewrotni, którzy przychodzili do niej, byli urzeczeni tym blaskiem. W jej koślawym człowieczeństwie, w jej sparaliżowanym ciele, oni spotykali blask Boga. I uwaga, i to jest dar, który każdy z nas ma na wyciągnięcie ręki, a właściwie na odległość jednego słowa. Amen. Bo oto po tym słowie Bóg w Komunii Świętej przychodzi do nas. Kiedy kapłan mówi nam ciało Chrystusa, a ja wypowiadam amen, to Bóg wchodzi w moje życie tak samo, jak wchodził w życie Marty Robin. Jak wchodził w życie świętych. To jest ten sam Bóg, to jest ta sama moc Boga. To jest ten sam Zbawiciel. I bracie i siostro, i oto to oznacza, że ty i ja możemy być lampą Boga. Ty i ja możemy być znakiem Boga dzisiaj, w tym świecie. A przecież to było wielkie pragnienie Jezusa. Idźcie i nauczajcie, idźcie i mówcie, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, do skończenia świata. To nic nadzwyczajnego. To jest zamysł Boga. Bracie i siostro, zobaczmy. Pan Bóg nas, grzeszników, nas słabych, nie tylko stawia na nogi, ale chce uczynić narzędziem zbawienia, narzędziem światła, narzędziem przemiany dla twoich bliskich w rodzinie, dla twoich sąsiadów, dla twoich współpracowników, dla naszej ojczyzny, rozumianej w najbliższym kręgu, ale i rozumianej szeroko. Pan Bóg chce się nami posłużyć po to, żebyśmy się stali zwiastunami nowego życia w świecie. To jest niezwykły dar Pana Boga. I uwaga, i to jest dar, który za chwilę zostanie nam dany. Bóg przychodzi, aby powiedzieć: nie bój się, nie jesteś sam. Ja jestem z tobą i ja z tobą pójdę przez całe twoje życie. Bracie i siostro, naśladując wielu świętych, którzy w Jezusie Eucharystycznym mieli źródło swojej siły, odwagi, męstwa, przyjmujmy Jezusa w Komunii Świętej i pozwalajmy, aby On nas uświęcał, prowadził i przez nas pociągał innych do nowego życia.